Energetyka jądrowa w Polsce i na świecie. Z kim nad Wisłą budować mały i duży atom? To temat naszej debaty, debaty Rzeczpospolitej. Będziemy się zastanawiać, czy w ogóle energetyka jądrowa w Polsce jest potrzebna, jak ją sfinansować i jak zrobić, żeby powstała w sposób najbardziej efektywny i funkcjonowała w sposób najbardziej efektywny. Zapraszam do śledzenia dyskusji. W Polsce nasze bloki węglowe istniejące są już bardzo stare. Dochodzą do końca swoich możliwości technicznych. Więcej niż 70% z nich ma ponad 30 lat i one po prostu muszą być zastąpione w najbliższych latach. W latach 30. będziemy wyłączać po kolei te bloki, które już dochodzą jest do końca swoich możliwości i musimy mieć je czym zastąpić. Jak ostatnie też doświadczenia nam pokazują, ten kryzys energetyczny, warto nie stawiać wszystko na jedną kartę, warto zapewnić pewną dywersyfikację technologii, mieć prąd z różnych źródeł i dlatego uważamy, że połączenie energetyki odnawialnej razem z zmagazynowaniem energii z energetyką jądrową jest sposób na budowę nowoczesnego, bezemisyjnego systemu energetycznego w Polsce, taki, który też ograniczy naszą zależność od importowanych paliw. Nie zgadzam się, że 200 miliardów na energetykę jądrową to wydatek przekraczający możliwości i właściwie chęci polskiego państwa. Po pierwsze, w Szwecji, jak budowano reaktory, po 15 latach się spłaciły i od 15 lat swojego życia pracują bez żadnych obciążeń kapitałowych. Produkują jeden z najtańszych prądów w Europie. Więc zamiast projektować to, jaka będzie cena w roku 2040, lepiej popatrzeć, jak to się wydarzyło w innych krajach. Zależy, jak te wydatki rozłożymy. Możemy przedłużyć czas dekapitalizacji do 25 lat. Proszę pamiętać, reaktory budujemy na co najmniej 60 lat. 60 lat produkcji energii elektrycznej 93% dni w roku. Złożyliśmy ofertę wspólnie z firmą Bechtel po to, żeby rozwijać polski program jądrowy, który polega na tym, aby zainstalować w latach 30. 6 do 9 gigawatów mocy elektrycznej. My jako Westinghouse oferujemy Polsce dużą kooperację. Mówimy o modelu biznesowym, który zakłada jak największe wykorzystanie polskich firm. W tym obszarze rozmawiamy już z ponad 500 firmami w Polsce. Chcemy również rozszerzyć nasze kompetencje w Górze Krakowie o kompetencje inżynieryjne dla tego projektu i dla projektów w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Również będziemy myśleli i rozważamy otwarcie biura tak zwanego sourcingu, czyli zakupów, które mogłyby być również realizowane dla polskiego projektu. SMR-y to tak zwane małe reaktory modułowe. One nie odróżniają się fundamentalnie od reaktorów dużych, to są z grubsza te same technologie, jeżeli chodzi o sposób działania, tylko po prostu są to jednostki nieco mniejsze, przewidziane do bardziej lokalnych, mniejszej skali zastosowań. Nie ma fundamentalnej sprzeczności pomiędzy realizowaniem w jednym kraju, takim jak Polska, i reaktorów dużych jest SMR-ów, natomiast trzeba pamiętać o tym, że SMR-y dzisiaj są na znacznie wcześniejszym etapie rozwoju. Te konstrukcje nie mają jeszcze projektów wykonawczych, nie są jeszcze w pełni licencjonowane w większości przypadków przez żaden dozór jądrowy, więc trudno oczekiwać ich bardzo szybkiej realizacji w dużej liczbie. Tym niemniej takie reaktory o mocach 200, 300, 400 MW będą mogły stanowić w przyszłości cenne uzupełnienie reaktorów dużych, które są zapisane w programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Odpady promieniotwórcze w Polsce pochodzące w tej chwili z zastosowań instytucjonalnych promieniowania jonizującego są przetwarzane w naszych obiektach w Świerku. Mamy instalacje do przetwarzania odpadów ciekłych, chociażby pochodzących z reaktora Maria, ale także odpadów stałych. I podstawowym celem takiego przetwarzania jest redukcja objętości.
Następnie doprowadzenie odpadów ciekłych do postaci ciała stałego i w momencie, kiedy mamy te odpady już zestalone, wtedy je opakowujemy, standardowe opakowanie, taki 200-litrowy bęben. I kiedy one będą już miały postać ciała stałego, transportujemy je na teren jedynego w Polsce Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych. Odpady, które już są dostarczone do składowiska, składujemy i monitorujemy cały teren samego składowiska, jak i otoczenia. Sprawdzamy wody podziemne, wody wodociągowe, źródlane, rzeczne. Monitorujemy także trawę i glebę oraz stan powietrza już tylko i wyłącznie na terenie składowiska. Sprawdzamy także poziom promieniowania gamma. I co być może jest zaskakujące, poziom promieniowania gamma na terenie składowiska jest niższy niż chociażby w Gdańsku czy też w Zakopanem.